witamy Państwa serdecznie na konferencji. Witam serdecznie Panią Profesor Józefę Frankiewicz, Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Pana Posła PiS, Pana Jana Burego. Witam Państwa. Bardzo proszę o zabranie głosu, Panie Prezesie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, my często w naszym myśleniu, a w każdym razie w tym myśleniu, które jest nam sugerowane, przeciwstawiamy Polskę solidarną Polsce nowoczesnej. Albo Polskę nowoczesną Polsce solidarnej. Otóż to jest wielkie nieporozumienie. Polska nowoczesna to właśnie Polska solidarna. Nowoczesność i solidarność bardzo ściśle się ze sobą łączą. I jesteśmy właśnie tutaj w takim miejscu, w którym ta idea Polski nowoczesnej i solidarnej jest realizowana. To jest, można powiedzieć, miejsce moich marzeń. Tak bym chciał widzieć Polskę, jeśli chodzi o rozwiązywanie trudnych, bolesnych problemów społecznych. To jest miejsce, w którym jeden człowiek, oczywiście wraz z wieloma innymi, którzy go wspierają i wsparli kiedyś, kiedy rozpoczynał, zorganizował coś niezwykłego, coś, co jest ewenementem w skali, jak sądzę, szerszej niż Polska. Stworzył fundację dla młodzieży Wzrastanie, fundację, która prowadzi dzisiaj różnego rodzaju zakłady opieki, takie jak ten dom dziecka, ale także inne dla dorosłych, hospicjum, zakład czy dom dla bezdomnych, niedługo będzie drugi dom dla bezdomnych, dla tysięcy ludzi. W tej chwili co najmniej 2000 ludzi jest pod jej opieką. Jest przeszło 70 przedszkoli prowadzonych przez tą fundację. Przedszkoli, podkreślam to, bezpłatnych. Tu nie ma tej zasady, nic nie mogę. Tu jest realizacja wszelkiego rodzaju działań zmierzających do tego, by w Polsce było jak najmniej ludzi pozbawionych przez nieszczęście, niezawinione nieszczęście szans, by dać możliwość wszystkim. W każdym społeczeństwie jest trochę takich ludzi, można powiedzieć, nie dobrych, a naddobrych. Takich, u których ta cecha jest szczególnie rozbudowana. Jeżeli to łączy się jeszcze z umiejętnością działania, z umiejętnością organizowania, z talentem w tej dziedzinie, to mamy tego rodzaju rezultaty. I właśnie pan poseł Bury jest przykładem tego rodzaju człowieka. Z niczego w sytuacji wydawałoby się beznadziejnej stworzył wielką już dzisiaj i naprawdę bardzo potrzebną instytucję społeczną. Instytucję, która bardzo wielu ludziom, w tym dzieciom, tym najbardziej potrzebującym, pomaga. I to pomaga efektywnie, pomaga w ten sposób, że młodzi ludzie, którzy już dochodzą do dorosłości z tego domu dziecka na przykład i z tych innych domów dziecka, uzyskują także mieszkania. Tu też był pomysł, była współpraca Kościoła. Sądzę, że mam prawo także w imieniu pana posła za tą współpracę, za tą pomoc podziękować. I te mieszkania są. Wszystko można, jeżeli się chce, jeżeli się sięga do tego rodzaju ludzi, a nie do ludzi, którzy myślą tylko o własnych korzyściach, własnym zysku, którzy odrzucają wszystko, co wspólne. A często mam takie wrażenie, że ta konstrukcja społeczna, która została w Polsce stworzona w ciągu ostatnich 20 lat, szczególnie na takich ludziach się opiera. I to właśnie trzeba zmienić, bo nie ma dobrej, solidarnej Polski i Polski nowoczesnej bez szans, bez wsparcia dla takich ludzi, jak pan poseł Jan Bury. Tak się składa, że na tej liście wyborczej, która tutaj jest, są dwie osoby o szczególnych kwalifikacjach do zajmowania się sprawami społecznymi. Jest poseł Jan Bury, który ma ogromne osiągnięcie praktyczne i jest pani profesor Hrynkiewicz, która ma wielkie osiągnięcia w sferze nauki, właśnie w tej dziedzinie. Pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
i w sposób właśnie właściwy dla pracy naukowej te problemy bada, rozwikuje, proponuje różnego rodzaju wyjścia. Obecność tych osób w parlamencie będzie naprawdę bardzo poważnym wzmocnieniem tego frontu, prospołecznego frontu, który jest potrzebny, w życiu społecznym, ale który jest potrzebny także we władzy. I to tutaj Państwu chciałem powiedzieć. Polacy zasługują na więcej, to znaczy, że na więcej zasługują także dzieci, które nie mają właściwej opieki rodzinnej, ludzie, którym się w życiu nie powiodło, ci wszyscy, którzy oczekują na wyciągniętą rękę. Pan poseł Bury tą rękę do nich wyciągnął i to, można powiedzieć, wyjątkowo wręcz skutecznie i do bardzo wielkiej ilości ludzi. Jeszcze chcę powiedzieć, że to się wszystko ciągle rozwija. To nie jest tak, że to stoi, że z tego zrezygnowano. No i dodam jeszcze taki z punktu widzenia tego głównego celu może szczegół, ale na pewno nie bez znaczenia i dla pana posła, i nie ukrywam także dla mnie. To jest dwór. Ten dwór został uratowany. Dzisiaj pełni piękną funkcję, ale właśnie został uratowany dzięki tej fundacji. I takich dworów są jeszcze dwa. A w końcu dwory to część polskiej historii, to część polskiej kultury, a niestety bardzo, bardzo wiele z nich zostało zniszczonych albo niszczy je. I to też jest znaczący wkład pana posła w rzeczy dobre. Tak to można najkrócej określić. Pozytywną działalność dla naszego kraju, dla tego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezesie. Zapraszamy państwa do zadawania pytań. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania? Fakty TVN, proszę. Dzień dobry panie prezesie, Jakub Sowieniowski, Fakty TVN. Panie prezesie, chciałbym zapytać, czy w razie ewentualnego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, ale niewystarczającego do samodzielnego rządzenia i w razie ewentualnych negocjacji koalicyjnych z Polskim Stronnictwem Ludowym, chciałbym wiedzieć, czy pan będzie osobiście prowadził te negocjacje z Waldemarem Pawlakiem i czy wyobraża pan sobie udział w rządzie przez siebie kierowanym ministra Sawickiego? Panie redaktorze, nie mówmy hop, zanim nie przeskoczymy. My chcemy przeskoczyć tak, żeby być zupełnie po drugiej stronie i przy całym szacunku dla pana premiera Pawlaka i dla jego partii nie musieć z nimi prowadzić negocjacji, no chyba, że w sprawie na przykład większości konstytucyjnej, bo takie zmiany w Polsce by się na pewno bardzo przydały. Można rozmawiać o różnych sprawach, nawet wtedy, jeżeli ma się większość, ale na razie to my stawiamy sobie bardzo ambitne zadania. Polska zasługuje na więcej, to znaczy Polska zasługuje na taki rząd, który może realizować bez jakichś ograniczeń, bez zbędnych kompromisów jedyny dzisiaj program, który może zmienić na korzyść sytuację naszego kraju. A to jest program Prawa i Sprawiedliwości. W takim razie chciałbym zadać jeszcze drugie i ostatnie pytanie, zapewniam. Czy w takim razie zwycięstwo w wyborach, ale takie, którego nie udałoby się przekuć w rządzenie, w koalicję, pan by potraktował jako zwycięstwo czy porażkę? Panie redaktorze, no pan ciągle wraca do tego samego. Zwycięstwo to jest zwycięstwo, jak się ma pierwsze miejsce, to się wygrało. Ale dalej jest jeszcze szereg różnych możliwości, szereg różnych pomysłów, ale będziemy o nich mówić po wyborach. W tej chwili walczymy o to, żeby nasze zwycięstwo było zwycięstwem przekonującym. Po pierwsze, żeby wygrać, a po drugie, żeby wygrać przekonująco. I do rozmowy o czymkolwiek innym mnie pan nie namówi. Chociaż rozumiem, że pan jest ciekawy. I powtarzam, przykro mi, że nie mogę tej ciekawości zaspokoić. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Proszę panie redaktorze. Jacek Bożencki, Kurier Galicyjski. Od czasu, gdy pański rząd wprowadził ulgę prorodzinną, ja co roku podpisuję sobie ponad 1100 zł na każde dziecko, jestem rodzicem czworga, za co nie wstydzę się powiedzieć dziękuję, ale chciałem, mam też pytanie, czy jeżeli po 9 października uda się panu sformować nowy rząd, czy będzie pan miał determinację, żeby no, kontynuować i rozwijać tę politykę prorodzinną, choćby poprzez rozszerzenie tego odpisu podatkowego na rodziny zastępcze, bo do tej pory to nie obowiązuje, no i na wspieranie tego typu instytucji społecznych, charytatywnych, jakie pan poseł Jan Bury prowadził. Dziękuję za podziękowania, bo miło to usłyszeć.
jeżeli chodzi o rozwijanie polityki prorodzinnej. To jest jeden z głównych naszych celów. No, mamy dzisiaj depopulację Polski. Każdy odpowiedzialny rząd musi w tej chwili stawiać na rodzinę, na to, żeby się umacniała, na to, żeby się rodziły dzieci. I to nie może być słowa, tylko w czynach, a w czynach to znaczy w pieniądzach. Natomiast wiemy, że mamy w tej chwili kryzys finansów publicznych i jest pewna kolejność działań. My najpierw musimy z tego kryzysu wyjść, opanować sytuację, jeszcze przedtem zobaczyć, jak jest, a później dopiero stosować kolejne posunięcia, które będą wzbogacały polskie rodziny. My mamy nadzieję, że to opanowanie kryzysu będzie trwało bardzo krótko, że damy sobie z tym radę w ciągu kolejnego roku, a później już będzie można te działania pogłębiać. Mogę panu tylko przyrzec jedno. My się nie wycofamy z tych ulg, bo takie głosy już słychać. Niektórzy ekonomiści to proponują. Z całą pewnością nie zrobimy kroku wstecz. A kroki w tym właściwym kierunku będą robione, jeśli tylko będzie to możliwe. Dziękuję panie prezesie. Jeżeli nie ma więcej pytań, to dziękujemy państwu za uwagę. Ja chcę może jeszcze dodać, proszę państwa, jedną sprawę. Wiem, że dzisiaj jest pikieta rodziców, którzy protestują przeciwko przymusowemu kierowaniu sześciolatków do szkół. Przypomnę naszą propozycję. Sześciolatki w szkołach za zgodą rodziców, to znaczy jeżeli rodzice chcą wysłać, to tak, jeżeli nie, to nie. Obowiązek dla dzieci sześcioletnich może być wprowadzony wtedy, kiedy szkoły będą do tego przygotowane. Dzisiaj po prostu przygotowane do tego nie są. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.